Powiedzmy, ze 3-4 razy wracało coś takiego, że mnie zabijało zatoki i po prostu gdzieś tam zaczął katar lecieć, gdzieś mi odcinało i mnie rozkładało. No i któregoś, to było chyba w tamtym roku, już 2 lata temu, rozłożyło mnie tak, że zająłem ze 3-4 dni i się modliłem cały czas, ale mówię, Boże, to 3-4 dni, może nie jest gorzej, ale nic się nie poprawia. Gdzieś tam miałem taką chwilę, że sobie usiadłem, tak jakby skracam to, żeby to jak skondensowanie opowiedzieć. Położyłem się na łóżku, żona poszła z synem, on poszedł na drzemkę, położyłem się i mówię, Boże, co jest? Czemu to nie chce odejść? Czemu to się na mnie nie trzyma cały czas? I zobaczyłem coś takiego, przyszła mi taka wizja, że ktoś kiedyś z rodziny nade mną powiedział, kto ma autorytet, zobaczy, że to będzie do ciebie wracało. I ja zacząłem się modlić i zobaczyłem dosłownie demona, który, demona może to jest złe określenie, zobaczyłem postać, która się trzymała tak jak na kreskówkach krzewu i on wiatr zjechał, już się końcówkami trzymała i krzyczał, nie, ja tu już jestem od 14 lat, ja już tutaj tyle jestem, ja nie mogę stąd odejść. Ale się pomodliłem, to odeszło. Przez 4 dni nie mogłem się zebrać, otrzepałem się w pół godziny i pojechałem do pracy.